No i jesteśmy, no i mam nadzieję, że jesteśmy live. Witamy serdecznie Państwa. Jeśli słychać nas dobrze, to poprosimy o tutaj na czacie potwierdzenie, że jesteśmy. Państwo są z nami. Witamy Państwa serdecznie na naszym kolejnym webinarze, Dzisiaj bierzemy na tapetę akceptację wydatków projektowych z kontrolą budżetową na bazie platformy Workflow. Witam Państwa serdecznie, Jędrzej Jarzyk z firmy Hogarth oraz Łukasz Konisiewicz, Simply Mobile Plus. Tak jest, dzisiaj kolejny webinar z firmą Simply Mobile Plus w zakresie możliwości platformy obiegu dokumentów, platformy Workflow, która właśnie służy do różnego rodzaju obsługi przedsiębiorstw w zakresie różnego rodzaju procesów biznesowych. Tu jest bardzo szerokie pole do popisu, jeśli chodzi o możliwości platformy. Dzisiaj weźmiemy sobie na tapetę akceptację wydatków projektowych z kontrolą budżetową. Łukasz będzie Państwu tutaj prezentował system live, a ja tradycyjnie kradnę Państwa 5 minut na autoreklamę, ale też na krótkie przedstawienie się, kim jesteśmy, co robimy. Widzimy nowe twarze na naszym webinarze, co nas bardzo cieszy. No i wypadałoby, żeby się przedstawić, parę rzeczy powiedzieć o nas, kim jesteśmy, co robimy. Ja reprezentuję grupę Hogarth, czyli no, na tym tutaj schemacie mamy pośrodku grupę Hogarth, to są cztery spółki aktualnie, czyli Hogarth Business Application, Business Systems, Business Intelligence i Data Analytics. Te spółki realizują różnego rodzaju działalność w zakresie usług i wdrażania oprogramowania. Ogólnie rzecz biorąc zajmujemy się softwarem, ale to, co jest bardzo istotne, to, co chciałem Państwu przekazać, to to, że jest to grupa spółek, ale również też grupa, czy też całe środowisko firm, które współpracują, czyli jesteśmy my i nasi partnerzy. W zakresie tej współpracy właśnie realizujemy różnego rodzaju projekty. Każdy się specjalizuje w jakiejś dziedzinie, skupiamy grupę ekspertów. Simply Mobile Plus to właśnie platforma Workflow, to jest jeden z naszych strategicznych partnerów, również współpracujemy z firmą Probit w zakresie technologii Microsoft, tutaj też prowadzimy webinary, jak również, ponieważ w zakresie naszych też rozwiązań jest dużo rozwiązań związanych z dostosowaniem czy stworzeniem oprogramowania, które odpowiada na wymogi legislacyjne polskie, to tutaj również mocno współpracujemy z spółką DZP, ale również też LTCA w zakresie prawa i podatków. Tam jest cała seria webinarów prawo, podatki i IT, na nie też Państwa serdecznie zapraszam. Czyli tak jak powiedziałem, dzięki temu, że jesteśmy, czy skupiamy, jesteśmy grupą spółek i skupiamy się również w pewną taką większą grupę z naszymi partnerami, to jesteśmy w stanie prowadzić szkolenia w zakresie prawa, podatków i IT, w zakresie pokazywania Państwu tak, różnego rodzaju rozwiązań, możliwości platformy obiegu dokumentów Simply Mobile. W zakresie naszych rozwiązań przygotowujemy moduły i aplikacje odpowiadające na polskie wymogi legislacyjne. Wdrażamy też technologie BI-owe, czyli pakiety sprawozdawcze za pomocą technologii Microsoft, Tableau czy Click. Wdrażamy w końcu cały system ERP, czyli to jest taki core naszej działalności. To, co nas charakteryzuje, to to, że zarówno my, jak i nasi partnerzy, czyli całe jak gdyby to środowisko informatyczne czy firm informatycznych, które tworzymy w efekcie, to skupia ludzi, którzy mają wieloletnie doświadczenie. To znaczy generalnie rzecz biorąc nie jesteśmy spółkami, w których pracują młodzi ludzie po studiach, raczej oczywiście czasami zatrudniamy młodych ludzi, natomiast w dużej mierze składamy się z ekspertów z wieloletnim doświadczeniem. Mamy 20-30 lat doświadczenia, mamy za sobą setki tysięcy wdrożeń, patrząc z punktu widzenia tego, że skupiamy kilka podmiotów, które się specjalizują w określonych technologiach. Zatem mamy wiedzę, mamy kadrę pracowniczą wykwalifikowaną. Zajmujemy się bardzo różnymi technologiami, ale skupiamy się na software'ze. To jest nasza specjalizacja bardzo silna. No i to, czym się możemy pochwalić, to
setki klientów, setki aktywnych klientów, a tak naprawdę to no pewnie w grube setki tych, z którymi współpracowaliśmy na przestrzeni tych kilkudziesięciu już lat. Patrząc jakby z punktu widzenia właśnie tych funkcjonalności, które my dostarczamy, to tak jak wspomniałem, moduły specjalistyczne, patrząc od lewej strony, systemy ERP, moduły workflow, to o czym będziemy dzisiaj mówić, czy systemy BI-owe. Tak? Czyli dzisiaj skupimy się na tej części naszej oferty produktowej, czyli na platformie workflow. Z nami jest specjalista Łukasz Konisiewicz właśnie, który Państwu pokaże system live. To, co jeszcze na końcu chciałem tylko powiedzieć i podkreślić, to, że prowadzimy cały szereg webinarów. Te webinary, czy też nadchodzący cały kalendarz naszych webinarów można śledzić na stronie hba.hogarth.com.pl/szkolenia. Tam zresztą też są zamieszczane nasze webinary, czyli można sobie potem je też odtworzyć później, żeby sobie pewne rzeczy przypomnieć. Jeżeli chodzi o nasze wydarzenia dotyczące zarówno webinarów, jak i różnego rodzaju też materiałów, które przygotowujemy, można nas śledzić na Facebooku, tam też staramy się Państwa na ten temat na bieżąco informować. I to też, co bardzo też polecam, to jest cały nasz kanał YouTube'owy, dlatego że YouTube daje też trochę szersze możliwości, jeśli chodzi o prezentację materiałów i w szczególności tutaj też na to zwracam uwagę, ponieważ tam są nie tylko nasze webinary, ale również tam są shorty, tam są takie krótkie formy wideo czy też tutoriale z naszych aplikacji, tak? Czyli jest tam troszeczkę więcej, trochę bardziej rozbudowana treść, którą można odnaleźć. Oczywiście webinary również się znajdują, to co ważne, potem zawsze po webinarze też dokonujemy takiej edycji tego materiału, żeby podzielić chociażby cały film na odpowiednie rozdziały, więc łatwiej wtedy jest na przykład przeskoczyć tą część marketingową i zobaczyć już tą część merytoryczną. I tyle z mojej strony, oddaję głos Łukaszowi. Zachęcam Państwa do zadawania pytań. Jestem tutaj na czacie podczas całego webinaru, więc w razie jakichś pytań będę się starał również tutaj wspomóc i odpowiedzieć. Łukaszu, niniejszym oddaję Ci głos. Dziękuję, Jędrzej. W takim razie jeszcze chwilę, tylko jakby, żebyś potwierdził, proszę, czy dobrze. Dobrze, oczywiście. Prezentuję na pewno pulpit, czy się pojawi, bo to jest ten moment, w którym. Tak jest, to jest ten moment. Mamy. Jest, dobrze, to w takim razie. Widzę ten ładny, kolorowy ekran. Dobra, to fajnie. No dobrze, to w takim razie witam Państwa. Tak jak tutaj Jędrzej wspomniał, w dniu dzisiejszym będę starał się Państwu przedstawić kilka elementów związanych z rozliczeniem wydatków. I teraz tak, w trakcie dzisiejszej prezentacji będę starał się pokazać konkretne funkcje skonfigurowane jako przypadki użycia naszego systemu. W tym momencie Państwo widzicie przykładowy ekran jednego z użytkowników w ramach konfiguracji, do której mam dostęp. Już na tym etapie mogę wspomnieć o kilku rzeczach. Po pierwsze, że aplikacja jest dostępna przez przeglądarkę, czyli każdy z użytkowników może korzystać, jeśli tylko zna adres albo ma dostęp do sieci, w której jest system zainstalowany, to jest w stanie jakby no, umieścić sobie, tak jak ja mam wiele skrótów, bo działam z wieloma klientami, więc mam wiele tych środowisk i dostępnych jakby obszarów. No i jakby logując się, czyli jestem w stanie wylogować się, podać nazwę użytkownika, hasło, czy to będziemy mieli środowisko jakby przygotowane na zasadzie logowania takiego domenowego, czyli jako użytkownik mogę mieć skrót i system może zautoryzować mnie na podstawie tego, jak mamy skonfigurowaną sieć wewnętrznie, będzie to konto domenowe, z automatu może pobrać te uprawnienia. Oczywiście jeśli jest potrzebne, możemy też udostępnić możliwość logowania się podając login, hasło i nawet możemy uruchamiać tą autentykację wielofaktorową, wieloetapową, z, nie wiem, na przykład potwierdzaniem przez PIN, jeśli tych danych chcemy przechowywać więcej różnego typu, to
to na pewno tego typu rzeczy są istotne dla części klientów i nie ma problemu, żeby to jakby w ten sposób skonfigurować. W międzyczasie, pokazując Państwu, ja wiem, że ta prawa część u góry jest niewidoczna, ale mogę powiedzieć tak, że jeśli rozwinę sobie u góry język, to na pewno też należy podkreślić, że system może być wielojęzyczny, czyli możemy konfigurować system w ten sposób, żeby osoby, które logują się odpowiednio, miały dostosowany treść tych czy formatek, czy danych na poziomie ekranów. Dwa, jesteśmy w stanie również rozwinąć sobie tutaj funkcjonalność związaną z obsługą wielooddziałowości, wielozakładowości. W ramach jednego z oddziałów możemy wydzielać również strukturę działów, w ramach których system ma funkcjonować. To, co jest istotne, to ten podział na uprawnienia, jakby tych, tak jak tu mam wskazane, organizacji aktywnych, on tak naprawdę determinuje z jednej strony zakres jakby uprawnień, a z drugiej strony też determinuje zakres widocznych danych, czyli bardzo łatwo jesteśmy w stanie zarządzać sobie tutaj różnymi danymi na różnych poziomach, tak żeby one odpowiadały naszym potrzebom. W dniu dzisiejszym będę starał się Państwu zaprezentować ten obszar związany z rozliczeniem wydatków. Jako ekran startowy administratora mam ustawione związany z dokumentacją, bo tłumacząc i opowiadając trochę odnośnie nawigacji w systemie, to chcę podkreślić, że oprócz tych funkcji dostępowych podziału na obszary, działy, wydziały czy poszczególne regiony, w ramach których system funkcjonuje, mamy również oczywiście możliwość określenia dla użytkowników, my to nazywamy stroną domową, stroną startową i takimi kokpitami menedżerskimi służącymi do analiz, a mamy na myśli to, że w ramach jakby systemu możemy przygotować gotowe dashboardy, które będą nam w sposób jakby taki usystematyzowany, precyzyjny prezentowały informacje, którymi możemy być jako użytkownik zainteresowani. Tych ekranów, tych dashboardów może być dosyć dużo, one mogą dotyczyć różnych obszarów i tu wchodzimy w też kilka słów, powiem o tym, jak jest system skonstruowany, czyli teraz w trakcie jakby omawiania przełączam się na poszczególne ekrany, żeby Państwu zaprezentować, że będąc administratorem przypisałem sobie kilka różnych ekranów. W ramach tych ekranów mam różne dane prezentowane związane z fakturami, z dokumentacją. One mogą być powiązane z pracami, które są prowadzone przez utrzymanie ruchu na przykład w jakimś zakładzie. Mogą być związane czysto z księgowością, z kontrolingiem. I te dane, oczywiście te kokpity i te dane, które widzimy, one pozwalają, to co widzimy może być interaktywne. Na zasadzie możemy przechodzić sobie do szczegółów, czyli bezpośrednio z poziomu konkretnej informacji, która nam się wyświetla, możemy szybko kliknąć, przejść do konkretnego dokumentu, oczywiście jeśli mamy odpowiednie uprawnienia, podjąć odpowiednie działania. I to są elementy, które wiążą się z wdrażaniem systemu. W dniu dzisiejszym celowo sobie przeniosłem w tym menu bocznym na samą górę rozliczenie wydatków, czyli będę starał się Państwu przedstawić ten obszar związany z rozliczeniem wydatków, ale oczywiście te pozostałe obszary typu obieg dokumentów, czy obszar na przykład szkoleń, czy umów, czy związane z konfiguracją na przykład projektów, do tego na pewno będę się dosyć mocno odnosił, bo tutaj mamy miejsce, gdzie definiujemy sobie właśnie budżety, więc trochę do tego wrócimy sobie w międzyczasie. I te menu, które ja prezentuję, to oczywiście jest coś, co jest jakby standardowo dostępne, podlega precyzyjnej konfiguracji, czyli w trakcie projektu wdrożenia my jako firma bądź już po wdrożeniu administrator po odpowiednim przeszkoleniu jest w stanie w pełni dostosować taką strukturę tego menu dostępnego dla użytkowników, określić, kto będzie z jakimi rolami widział te poszczególne ekrany. Jesteśmy w stanie
dostosować sobie poszczególne kokpity, które widzi każdy z użytkowników, który loguje się do systemu, tak żeby dla niego były to proste i czytelne ekrany. To wszystko ma na celu, żeby w jak najłatwiejszy i szybki sposób poszczególne osoby, które zaplanujemy do pracy w systemie, mogły skorzystać z tego i wprowadzić wymagane informacje. Oprócz tego, że mamy możliwość pracy w takim trybie, jak teraz prezentuję na komputerze, to również należy podkreślić, że to, co Państwu prezentujemy, również może być w wersji mobilnej obsługiwane. W wersji mobilnej poprzez, ja tutaj sobie teraz włączę symulację pracy na laptopie, znaczy na bezpośrednio na komórce, żeby Państwu zaprezentować, jak to może wyglądać. No, na przykład ten pulpit związany z obsługą dokumentów. Tu będzie widać, że tak naprawdę te wszystkie informacje, które są wymagane dla użytkownika, one się dostosowują, są skonfigurowane w ten sposób, że system działa w sposób responsywny, czyli dostosowuje się do tego, czy pracujemy na komórce, możemy się przełączyć i zasymulować pracę na przykład na tablecie, czyli tutaj włączył sobie na przykład jakiś Galaxy, prawda? I dzięki temu mogę zaprezentować również to, że system właśnie będzie się dostosowywał, on automatycznie menu chowa, jakby w 100% jakby jest kompatybilny z tym, żeby korzystać w takiej wersji mobilnej również. Ale z racji tego, że w niektórych przypadkach ta mobilność takiego typowej aplikacji przeglądarkowej jest niewystarczająca dla naszych klientów, to również mamy możliwość uruchomienia wersji takiej w pełni mobilnej. Czyli za chwilę to zaprezentuję już procesowo, ale chciałem jakby na samym początku wspomnieć w ten sposób, że mamy również możliwość ciągnięcia ze sklepu naszej aplikacji, która, czy to będzie tablet, czy na przykład wybierzemy sobie, że jest to wersja na przykład powiedzmy właśnie Galaxy, jakiś telefon. I teraz logując się na takiego użytkownika, jesteśmy w stanie jakby pokazać, że w ramach systemu tutaj momencik, że podamy sobie nazwę użytkownika i hasło. W ramach takiego użytkownika jesteśmy w stanie pokazać na takim symulatorze, że ta wersja aplikacji mobilnej w pełni dostosowana do pracy na telefonie na przykład, to jest jakby jeszcze bardziej uproszczona i dzisiaj w trakcie spotkania będę starał się Państwu zaprezentować, w jaki sposób może być to wykorzystane do rozliczania wydatków, jeśli chodzi o działanie również na telefonie. No dobrze, i teraz wracając sobie do samego procesu, i tego, czyli tej obsługi wydatków, które mam przygotowane w ramach naszej konfiguracji, pokażę to w ten sposób, że zaloguję się na swoje konto, takie personalne, nie jako administrator, tylko jako konkretna osoba. Widzimy, że z automatu system wyświetlił mi ekran, na którym woli wyjaśnienia, opowiem trochę, jak to jest skonstruowane. Po lewej stronie mamy menu związane z rozliczeniem wydatków, no i jeszcze dodatkowo mam dokumentację, czyli jestem w stanie sobie podejrzeć strukturę jakichś projektów, no rzeczy, które są związane z realizacją, z ewidencją dotyczącą dokumentacji. Wracając do rozliczenia wydatków, wygląda to w ten sposób, że mam ekran ten powitalny podzielony na kilka sekcji. Pierwsza z sekcji mówi nam o tym, że jest zgłoszony wniosek, który oczekuje na akceptację, czyli my mówimy w ten sposób, będąc pracownikiem, możemy oczywiście mieć budżet określony dla poszczególnych pracowników, działów, w ramach których czy projektów, które są prowadzone przez czy to użytkownika, czy pracownika firmy. I teraz jeśli pojawia się potrzeba
poniesienia, czyli pracownik wie, że będzie musiał ponieść jakieś wydatki, tak jak tutaj mamy wymiana opon, albo tu mamy delegacja w ramach konferencji i tu są wartości od razu widoczne, czyli tu mamy już złożone dwa wnioski, które czekają na potwierdzenie. Ja teraz, żeby zasymulować procesowo Państwu, jak to wygląda, no, uruchomię sobie mechanizm wstawiania, definiowania nowego wydatku. Tu pierwszym krokiem jest wskazanie budżetu, czyli tu się odnosimy do jakiegoś wcześniej zaakceptowanego, przeprocesowanego budżetu. Jakby w dalszej części trochę więcej pokażę od strony tej kontroli i tych wszystkich parametrów związanych z budżetem. Tu, żeby nie przeciągać, wybiorę sobie jeden z budżetów. W kolejnym kroku system, tak jak mamy opisane w krokach, mam określić cel wydatków. Powiedzmy, że jest to kolejny wyjazd. Wyjazd do klienta. Przechodząc dalej, z automatu wymaganym polem jest określenie tych wydatków, szacowanych wydatków. Powiedzmy, że będzie to 600 zł. I dodatkowo wprowadziłem tutaj planowany termin poniesienia tych wydatków, powiedzmy, że będzie to w dniu jutrzejszym. I tego typu informacja w formie krótkiego opisu pojawiła się. Jeśli takich potrzeb wydatkowych mam więcej, mogę system je skonfigurować, żeby za każdym razem mnie się pytał, czy chcę dodać kolejny. Jeśli zrobię, że nie, to tak naprawdę system wróci nam do ekranu początkowego. Widzimy, że przed chwilą zdefiniowany jakby ta potrzeba, czyli ten wniosek mój o wydatek, który ma swój numer konkretny, ma wartość, ma opis tego, ma termin, kiedy będą poniesione te wydatki. Mówiąc dalej o tym ekranie, mogę podkreślić tylko to, że tutaj mamy kolejne sekcje, które tak naprawdę będą nas informowały o kolejnych jakby etapach tego dokumentu. Możemy mieć również taki przykładowy, umieściłem kalendarz, co prawda z racji czasu, no, ze względu na jakieś parametry nie udało mi się do końca, bo chciałem Państwu pokazać, że nawet możemy zobrazować konkretny dzień, w którym będą te wydatki ponoszone, żeby można było przechodzić i to faktycznie u niektórych klientów funkcjonuje w ten sposób, że ta precyzja nawet może być właśnie zawarta i odnosić się do takiego kalendarza z możliwością przechodzenia do większych szczegółów, bo często ten obszar się pojawia podziału czasowego. Po prawej stronie, na samym końcu, mamy ten obszar związany z najczęściej jakby potrzebnymi dla nas i wymaganymi funkcjami. Między innymi to jest ten przycisk tutaj, nowy wniosek, czyli ten guzik to jest to samo, co mamy w menu bocznym, ale na przykład jakbym robił to poprzez telefon, to byłoby mi dużo łatwiej kliknąć i system by z automatu przeszedł do tej samej funkcji, ale z racji jakby częstotliwości możemy takie przyciski szybkiego dostępu również umieścić sobie na tym ekranie powitalnym. W dolnej części mam tak naprawdę informację o tym, jakie są rozliczone do akceptacji, czyli jeśli już jako pracownik po tym, że złożyłem wniosek, on zostanie zaakceptowany, później rozliczony przeze mnie faktycznie potwierdzonymi wartościami, to po takim działaniu jesteśmy w stanie przejść sobie do jakby etapu akceptacji przez osobę w zależności od uprawnień wewnątrz firmy, mojego kierownika. No i oczywiście jestem w stanie również sobie szybko podejrzeć i przejść do tych, które zostały już wcześniej rozliczone. W zawybrany okres czasu mogą być dostępne w ramach danego na przykład miesiąca, żeby były na szybko dostępne dla pracownika, żeby nie trzeba było tego szukać. Oczywiście te wszystkie wnioski z różnymi statusami, które są, mogę sobie podejrzeć również na takiej liście, która będzie dostępna dla pracownika w tym menu bocznym, czyli zbiorczo również jesteśmy w stanie sobie szybko odnaleźć jakby te wnioski. Możemy oczywiście je podzielić na poszczególne statusy, czyli każdy z nich może, element menu może odpowiadać nam za odpowiedni status
wniosku, żeby łatwiej było nam pogrupować sobie te dane i weryfikować je w sposób jakby indywidualny. No i oczywiście tutaj mamy też możliwość, nie wiem, dostępu do jakichś parametrów takich bardziej konfiguracyjnych, które są związane z obsługą tych wydatków. Ja na potrzeby dzisiejszego spotkania nie tworzyłem różnych kont i nie będę się przyłączał pomiędzy poszczególnymi uprawnieniami, tylko będę starał się zasymulować jakby ten proces tak, żeby no, ten przykładowy nowy wniosek, który zdefiniowałem, czyli ten wyjazd do klienta AAA, żeby go pokazać, jak on może być obsłużony jakby od strony takiej realizacyjnej, czyli w tym momencie bez przylogowywania się na innego użytkownika, do którego ten wniosek mógłby trafić do akceptacji, po prostu zrobił prostą rzecz pod tytułem mam ustalony workflow i mam guzik i mam możliwość jego zaakceptowania. Czyli ktoś, kto odpowiada za potwierdzanie w ramach mojej organizacji, mojego działu na przykład tych wniosków, jest w stanie w prosty sposób po prostu wyświetlić na liście i kliknąć guzik akceptuj. Oczywiście to, czy ja przed kliknięciem mogę wejść w szczegóły i wyświetlić sobie szczegóły, zobaczyć więcej tych informacji, projekt, na który chcę, ewentualnie jakieś dodatkowe opisy, to oczywiście to też jest dostępne, ale ten guzik akceptuj jest cały czas dla mnie dostępny. No i oczywiście jestem w stanie wcisnąć guzik akceptuj. Co to powoduje? To powoduje, że ta osoba, która zgłosiła, czyli ja jako osoba zgłaszająca, widzę, że już nie oczekuję. Te trzy wnioski oczekujące na akceptację, wszystkie trafi, jakby z tych trzech, jeden trafił już jako zaakceptowany i on tak naprawdę wymaga uzupełnienia. I my mówimy w ten sposób. Tym podstawowym celem wdrożenia systemu to jest maksymalnie uprościć ten proces pozyskiwania tych danych, które często są jakby no szybko, na szybko możliwe do zarejestrowania wręcz w terenie, dlatego wrócę sobie w tym momencie do aplikacji mobilnej, czyli przeszedłem sobie z powrotem do tego symulatora działania na telefonie. Jestem zalogowany jako ten użytkownik LK i teraz proszę spojrzeć, ja teraz tu mam na chwilę obecną rozliczenie wydatków, mam dwa dokumenty tak naprawdę. Jeśli odświeżę sobie, to z automatu zmieni mi tu się na trzy. Oczywiście ja mogę nawet powiadomienie dostać na telefon, że mój wniosek o rozliczenie, o wydatki został zaakceptowany i o takim powiadomieniem możemy dostać czy na maila, czy możemy dostać tą informację na telefon w formie pusha. W zależności od tego, jak skonfigurujemy, to taką możliwość mamy. Przeszedłem sobie do tej wersji takiej w pełni mobilnej. Tak jak widać, może być to również obsługiwane zarówno na telefonach Android, jak i na telefonach z systemem iOS. On tutaj z automatu podpowiada iOS-a, dlatego że ja po prostu używam. I idąc dalej, mogę pokazać, że tak, jeśli ten wydatek ja faktycznie w tym momencie ponoszę, czyli jestem w trasie, w trakcie tego realizacji tego wyjazdu, mogę kliknąć sobie na ten konkretny dokument, który chcę rozliczyć w tym momencie i bez większego problemu, nie wiem, będąc na przykład na stacji benzynowej albo po spotkaniu, czy podczas jakby działania w ramach tego wyjazdu, jestem w stanie tak naprawdę kliknąć sobie, żeby dodać nowy załącznik, czyli ja sobie skonfigurowałem, że rozliczenie wydatków, które jest dostępne na poziomie telefonu, ma polegać na niczym innym, jak tylko tak naprawdę na zrobieniu odpowiedniej ilości zdjęć tych wszystkich dokumentów, faktur, paragonów, które w trakcie realizacji delegacji czy tego działania zostały przeze mnie poniesione. No i tutaj, żeby zaprezentować, jak to może być prosto, oczywiście nie będę robił zdjęcia, bo tutaj nie będę faktury zbliżał do ekranu kamery z komputera, tylko wybiorę sobie dwa dokumenty wcześniej zeskanowane, które tam zostały utworzone. Tych dokumentów może być kilkanaście, w zależności od tego, co tak naprawdę, jak dużo tych różnych, powiedzmy, paragonów czy faktur mamy do rozliczenia w ramach takiego wydatku, zapiszę. I teraz mam tak ustawione, że tylko jednorazowo te wydatki sobie rozliczam, więc na tej liście z powrotem mam do rozliczenia tylko dwa wydatki,
czyli dwa wnioski o wydatek mam, pozostały mi do rozliczenia i teraz wrócę sobie do ekranu tego początkowego na przeglądarce i to, co jest ważne, to my w ramach tego panelu nam się z automatu zmieniło, prawda? Czyli mamy po pierwsze, tu już nie ma do uzupełnienia, czyli uzupełniłem sobie te wnioski, ten jeden z tych wniosków, ale tak naprawdę to uzupełnienie polega tylko i wyłącznie na tym, w tym momencie, że ja tak naprawdę wchodząc na ten wniosek, jestem w stanie tak naprawdę w łatwy sposób dalej go trochę uzupełnić, czyli ja prostą rzecz zrobiłem, polegającą na tym, że te dwa załączniki, które były jako faktury przeze mnie jakby przygotowane, załączone, to mamy tutaj dostępne i one z automatu tutaj są. Jeśli się okazuje, że my podczas jakby działania w systemie stwierdzamy, nie, przecież jeszcze mam jeden dokument, który jest z tym jakby wyjazdem, z tą delegacją, z tym wydatkiem, rozliczeniem tych wyjazdów dla klienta związany, nie jesteśmy w stanie bezpośrednio, nie na telefonie, tylko tutaj dołożyć sobie na przykład kolejną fakturę, czy tam kilka z nich, to co jest ważne, to te wszystkie dokumenty, które dołączymy, one będą tak naprawdę dla nas dostępne. Na zasadzie możemy sobie je szybko podejrzeć, system będzie je pobierał i wyświetlał nam od strony tutaj również takiego podglądu. I teraz to wszystko ma na celu, żeby w jak najprostszy sposób uzupełnić wymagane informacje, które ewentualnie będą służyły komuś do potwierdzenia tych naszych wydatków, dwa, rozliczenia tego w odniesieniu do jakiegoś projektu, zweryfikowania tych kosztów związanych z realizacją takich wydatków, które ponieśliśmy. I teraz wbrew pozorom bardzo istotne jest to, że my mówimy tak, mogliśmy w bardzo szybki i prosty sposób uzupełnić to poprzez telefon, robiąc proste zdjęcie. Oczywiście moglibyśmy więcej tych kroków i informacji wymusić na pracowniku, żeby on podał w momencie, gdy rozlicza te wydatki, ale ja sobie przygotowałem taki maksymalnie prosty przypadek. A z drugiej strony, jak mam czas wieczorem, przychodzę do komputera, widzę, że mam do rozliczenia te wydatki, faktury, które czy paragony, które miałem w trakcie całego dnia, zgromadziłem, mogę sobie przejść do zakładki linie. One mi się będą tutaj wyświetlały, wbrew pozorom z istotnymi rzeczami, takimi jak powiększanie, czyli nie wiem, mam nie do końca czytelne, mogę sobie powiększyć taki paragon, który jest, nie muszę nigdzie przechodzić, tylko na jednym ekranie, bezpośrednio w trakcie jakby pracy na takim rozliczeniu, jestem w stanie poprzez odpowiednie działanie tutaj połączone, na zasadzie, że stworzyć odpowiednie rozliczenia, które mogą podlegać później procesowi dalszej akceptacji, już jako na przykład faktury kosztowe, które wręcz będą powiązane w odpowiedni sposób z kolejnymi elementami w naszym systemie. A z tego punktu widzenia, mówię sobie, dodaję nowy, czyli ustawiam się na pierwszej fakturze, na pierwszym jakby dokumencie. Jak mamy pierwszy dokument, widzę, ok, to w takim razie jest to, powiedzmy, co tutaj mamy, nie wiem, zakupy Castorama. Ok, wartość tego, powiedzmy, że tutaj mamy netto 238, ok. Możemy tutaj zrobić, że jest tak ten. Tu proszę spojrzeć, ja mogę tak naprawdę w zależności od tego, jak sobie skonfigurujemy, określić oczywiście ilość, na zasadzie, że może być to tam 0, może być 1, może być kilka pozycji, może to się przeliczyć z automatu. Tu mogę tak naprawdę, jeśli ten wydatek jednak jest związany z innym budżetem, wybrać sobie na przykład inny budżet, w ramach którego to chcę rozliczyć. Może być to powiązane z wcześniej wystawionym zamówieniem do jakiejś firmy, która mi realizuje jakąś pracę, które teraz będę chciał rozliczyć. Może być to podzielone na koszty rodzajowe, może to być powiązane z indywidualnie już przygotować, możemy to pod jakiś MPEG, jeśli mamy takie uprawnienia, ale tak naprawdę kilkoma kliknięciami jestem w stanie uzupełnić sobie tą wartość netto, a przepraszam, nie uzupełniłem na 238, ok, wyliczył mi się ilość mamy, ogółem ilość 1, ok, a tutaj mi się zresetowało, ale 200,
238. No i nie tak, tu się wpisuje mi. Zapisujemy. Dodała mi się pozycja. Prawda? No to okej, to idę do drugiej faktury. No i tu mamy z kolei, że wartość jest, powiedzmy, że tutaj idziemy, widzimy to, a tu mamy, dobra, 157,21, czyli robię sobie, dodaj nową pozycję i tu mamy, co to, paliwo mamy. Paliwo, powiedzmy, projekt ten, jeśli chodzi o stawkę, zostawiamy. I wartość, powiedzmy, netto, którą tutaj mamy, to jest 157,21. To, co jest ważne, ojejku, 157,21. Dobra, to chciałem. I teraz przy tej okazji mogę pokazać, jak możemy myśleć cały czas nad tym, żeby optymalizować pracę na systemie. Nie możemy zrobić w ten sposób, że mamy zapisz, ale tak naprawdę jeśli mamy wiele pozycji i chcemy usprawnić sobie, czyli wyeliminować jeszcze jedno kliknięcie tutaj u góry jako trzecią pozycję, możemy zrobić, że jest zapisz i następny. Czyli system z automatu przeszedł do kolejnej pozycji, odpowiedział mi na przykład w tym przypadku już, że to też będzie VAT 23, żebym nie musiał, i tu możemy sobie 419, powiedzmy, że jest to, i to jest jakiś tam certyfikat, tak? Czyli podpis kwalifikowany, certyfikat, ok, pozycja, opis to jest 419, znowu możemy sobie skojarzyć z projektem, może podpowiedzieć nam ten, który jest, już był, i zapisujemy sobie już bez wskazywania szczegółów związanych czy z zamówieniem, czy innymi parametrami. Tego typu uzupełnienie, proszę spojrzeć, że ono może być realizowane jednocześnie, mając na uwadze to, że wyświetlamy sobie od razu informację o tym, jakie to są załączniki, możemy sobie przejść do, ewentualnie na przykład do zakładki komentarze, możemy zweryfikować te załączniki, wyświetlić sobie w oddzielnej liście, jesteśmy w stanie wrócić sobie do tego miejsca, gdzie to jest edytowane, i tak naprawdę w ten sposób przygotowany dokument, który będzie dostępny dla kolejnej osoby poprzez to, że my uzupełniliśmy tą informację, ten dokument może podlegać dalszemu procesowi akceptacji, czyli no, osoba, która odpowiada za jakby realizację tego, a tutaj od razu jeszcze mogę pokazać, że z automatu będzie nam się automatycznie powiązane, budżety będą nam się pojawiały, z tego poziomu moglibyśmy sobie przejść do budżetów, akurat wybrałem taki, który nie ma wartości, ale z punktu widzenia jakby użytkownika widać jest, że od razu system kojarzy nam to z konkretnymi budżetami, tymi, które wybraliśmy sobie na poziomie linii, czyli wskazaliśmy sobie to w ramach jakby linii. I tutaj mamy tak naprawdę te wszystkie informacje zawarte, ale na poziomie takim ogólnym można powiedzieć, że to działanie może zakończyć się tym, że po prostu zatwierdzamy. Czyli mamy przycisk jako użytkownik, czy przyszło nam powiadomienie, że jakiś pracownik z naszego działu potwierdził te wydatki, które zostały poniesione przez niego, i my tak naprawdę w jednym miejscu, weryfikując te dane, jesteśmy w stanie powiedzieć OK, potwierdzamy. W tym akurat przypadku, w momencie, gdy dodaję jakby potwierdzenie, ja wymusiłem, żeby system pokazał nam dodatkowy ekran, czyli w ramach systemu mam możliwość określenia różnych ścieżek akceptacji, nie wiem, w zależności od projektu, w zależności od wartości tych wydatków, które podlegają akceptacji, a z drugiej strony w ramach tych poszczególnych przycisków, które się pojawią pracownikowi, jesteśmy w stanie wymusić, żeby pewne informacje zostały dodatkowo uzupełnione, tak jak tu mam skonfigurowane, że się pojawia komentarz. Zauważyłem Ciebie, Jędrzej, więc zakładam, że się pojawiłeś, bo chcesz o czymś powiedzieć, czego ja nie powiedziałem. No tak, czekam sobie spokojnie na odpowiedni moment. Chciałem tylko dodać, bo kwoli uzupełnienia, bo wiadomo, że kiedy jest się w takim ciągu prezentacji, to coś tam może umknąć, więc po to jestem, żeby czasami coś tutaj podpowiedzieć czy uzupełnić.
Ja chciałem tylko dwie rzeczy, ponieważ to, co się kojarzy w przypadku rejestracji faktur, to są dwa elementy. Jeden to jest OCR, a drugi to jest KSeF. Tak? I tutaj od razu chcę tylko uzupełnić Państwa, nie tylko uspokoić, ale zapewnić, że mamy klientów zarówno OCR-owych, jak i KSeF-owych. Tak? W związku z tym, jeśli mamy do czynienia z klientem, który dysponuje większym budżetem i większymi potrzebami, no to również można te faktury zakupowe podłączyć do systemu OCR-owego, który jest zintegrowany z naszym modułem workflow. No i oczywiście mamy też moduł KSeF. Tak, no, zresztą to już było pokazywane też na poprzednich prezentacjach, ale chciałem to po prostu uzupełnić, tak, że jeżeli będziemy mieli już KSeF-a wdrożonego, czy chcemy go używać już, bo przecież opcjonalnie można już KSeF używać, no to wówczas można też ten moduł KSeF uruchomić i on będzie na podstawie numeru dokumentu ściągał nam te wszystkie szczegółowe informacje. Oczywiście nie wszystkie, bo to, co Łukasz tutaj pokazuje, to jest właśnie ta zaleta, że możemy uzupełnić o informacje, których w KSeF-ie nie ma, bo tych informacji w KSeF-ie mnóstwo nie ma, no chociażby kod budżetu, tak, albo kwestie związane z numerem zamówienia od naszego dostawcy, tak, różnych, a w szczególności jakichś komentarzy dodatkowych i tak dalej. To tylko tyle chciałem kwoli uzupełnić. To ja trochę jakby kontynuując to, co powiedział Jędrzej, mogę powiedzieć w ten sposób, że oczywiście to jest tak, że my w ramach jakby takiego rozliczenia wydatków, tak jak Jędrzej powiedział, moglibyśmy tutaj oprócz tego, że nie wiem, no na dzień dzisiejszy są te paragony i faktury, więc możemy zrobić dodaj rozliczenie i teraz mam możliwość zrobienia zdjęcia i albo podłączenia jakiegoś załącznika, ale równie dobrze moglibyśmy ten krok rozliczenia podzielić sobie na dwa etapy. Po pierwsze podajesz, zrób zdjęcie, a po drugie to no, na przykład wpisz numer, który jest jakby umieszczony na danej fakturze, żeby automatycznie część informacji tych, których można, pobrać sobie z tego, co przyszło do nas z KSeF-a. Więc tu możemy tak naprawdę dosyć mocno rozbudowywać sobie tą funkcjonalność. Ja zawsze mówię w ten sposób. Chcę pokazać coś w miarę prostego, bo wiadomo, że jak ktoś widzi pierwszy raz nasz system, to tych informacji tak jest dużo, tak? To znaczy to ja przełączam się tutaj, pokazuję tak, tutaj tak i zbyt wiele tych różnych funkcji, jak staram się pokazać, to wtedy wiem, że jakby z automatu jakby część rzeczy po prostu nie jest wychwytywana, ale oczywiście tego typu dialog i dyskusja warto jest jakby sobie przeprowadzić w trakcie takiej prezentacji, bo nie ma problemu, żeby w odpowiedni, indywidualny sposób tutaj ten proces jakby rejestracji i uzupełniania tych informacji sobie skonfigurować. I może, to ja się wtrącę. Czekaj. No właśnie, to dodaj. Ten wdech złapie. To ja w ramach tego przeszkadzania powiem jeszcze jedną rzecz, że można też zeskanować sam numer faktury, system go rozpozna i na podstawie zeskanowanego numeru faktury zaciągnie z KSeF-a detale. Tak? To już a propos tego przeszkadzania. Ale tak, masz rację, że jak za dużo jest naraz, to efekt jest taki, że już się wszystkim, że tak powiem, poplączę i się można w tym pogubić, w szczególności na raz. Także przepraszam za te wtrącenie, już oddaję Ci. Nie, super. Jak najbardziej sprawdza nam się to, Jędrzej, więc spokojnie w ten sposób zawsze działajmy. Jak są dwie pary oczu i chęć przekazania jest z dwóch stron, to jest zawsze lepiej informacji. Dobrze, i teraz tak, wracając do tej faktury, którą starałem się jakby opisać, znaczy inaczej, nie tyle faktury, co właśnie kilku faktur, ale całych wydatków, które poniosłem, to tutaj na tym formularzu przykładowym ja chcę pokazać kilka rzeczy, wrócić do nich i wspomnieć o pewnych jakby informacjach, które tutaj są i to omówić. Czyli z jednej strony ja będąc no bezpośrednio na rekordzie, czyli na tym podstawowym ekranie, widzę te faktury, widzę te dane powiązane z tym rozliczeniem wydatków, który zarejestrowałem. Tych typów rozliczeń wydatków może być kilka, tu już nie będę znowu wchodził w szczegóły i one mogą być rozróżnione w zależności od tego, jaki mają charakter. To, co jest ważne, że ja od razu na tym samym ekranie widzę również historię tego, czyli kiedy on został utworzony, że został zaakceptowany, że został rozliczony, że został potwierdzony, czyli mamy tak naprawdę pełną
w tym samym miejscu, bez przechodzenia i budżet oczywiście, czyli odniesienie do budżetu, czyli my mamy w tym samym miejscu bardzo szybko dostęp do tych wszystkich informacji, które mogą nas ewentualnie interesować, związanych z tym naszym dokumentem, tym naszym wnioskiem, który złożyliśmy wcześniej. Oczywiście, jeśli w trakcie realizacji no, okazuje się, że chcemy jakieś sobie zapiski zrobić, które będą dla nas być może w przyszłości w ramach jakiejś tam, nie wiem, wytłumaczenia się albo jakichś innych informacji, które mogą być się pojawić, ja mogę tutaj bez problemu kolejne informacje dopisywać, czyli w trakcie, niezależnie od tego, jakby na jakim etapie jest, jeśli tylko mam uprawnienia i odblokuję użytkownikowi, to na przykład w szybki sposób możemy sobie dopisywać różne informacje, które wbrew pozorom czasami ludzie są przyzwyczajeni, że zapisują poprzez maile, zapisują poprzez jakby wysyłane na czacie jakieś informacje, a tutaj tak naprawdę plusem jest to, że ta informacja będzie zawsze dostępna dla wszystkich użytkowników, którym damy oczywiście uprawnienia, bo proszę spojrzeć, jeśli ja tutaj sobie dopiszę nowe informacje do wniosku i zapiszemy sobie taki komentarz, to ja tak naprawdę w dowolnym momencie wiem, że to jest w statusie rozliczone. Jeśli sobie przejdę teraz do tej zakładki rozliczone i mamy ten wyjazd do klienta AAA, to te komentarze. Ja nie muszę nigdzie w żadne jakieś zagnieżdżone miejsce przechodzić, tylko wszystkie zapisane te informacje, które ja sobie wcześniej wprowadziłem, mamy z automatu dostępne. Mamy również możliwość podejrzenia tych załączników, które podłączone były jako te poszczególne pliki, więc my będąc jakby na takiej liście, to oczywiście tutaj mam tych rekordów niewiele, ale tak naprawdę patrząc się na wdrożenia, no to tutaj są setki, jak nie tysiące często tych rekordów, które użytkownicy widzą. I czy to będzie tutaj zbiorczo pokazane, czyli widzę, że ten ostatni, który stworzyłem, jest już rozliczony, te wcześniejsze są w jakichś statusach. Te wszystkie informacje my mamy tak naprawdę pod ręką, począwszy od ogólnych informacji typu jego, jakby wartość, czy numer, czy opis tego, co potrzebujemy, czy kto to zgłosił, jakiego typu to jest rodzaj wydatku, który zadeklarowaliśmy, kiedy on został utworzony, to mamy również oczywiście ten możliwość podejrzenia statusu, podejrzenia zdjęć, które były, czy dokumentów, które zostały załączone. I w ten sposób jakby prowadzona jakby ewidencja no jest z jednej strony łatwa, od strony na przykład integracji tego dalej z systemem finansowo-księgowym, żeby te księgowania, te dekretacje, które, czy tam te linie, które stworzyłem, żeby one się nam z automatu przeniosły i w odpowiednie miejsce, a z drugiej strony pozwalają użytkownikowi łatwy sposób z tego skorzystać, bo teraz pokażę jeszcze dodatkowo to, że jeśli ktoś jest zainteresowany na przykład pogrupowaniem sobie tych danych, czyli tu oczywiście mogę podejrzeć wszystkie nowe, wszystkie do rozliczenia, zatwierdzone, czyli każde z nich w odpowiednich statusach, ale jak wrócę sobie na te wszystkie wnioski i jeśli chcę je pogrupować i sumować wartości, nie ma problemu, możemy sobie przerzucić do belki u góry, i wtedy widzimy po statusach, w takie statusy tych wydatków, które sobie przygotowaliśmy. One mogą się nam z automatu tutaj pokazać. Dodatkowo, o tu widzę, nie zauważyłem wcześniej, ale widzę, że tłumaczenie wgrywałem sobie niedawno tutaj na to środowisko tłumaczenie i widzę, że jakiś ten element związany z tłumaczeniem tej wartości tych planowanych wydatków mi się nie przetłumaczył, za co przepraszam, ale to jest taki przykład właśnie, że my wewnętrznie poszczególne pola nazywamy technicznie, a one tak naprawdę, ich wartość to jest wynik jakby tłumaczenia, który może być odpowiednio skonfigurowany pod klienta. Ale już tu nie będę tego w trakcie dzisiejszego spotkania poprawiał. To, co chcę pokazać, to, że tak, oczywiście mam tu pogrupowane, tu mamy wartość i będąc zainteresowany na przykład w jakich statusach, jakie planowane wydatki ja mam, czyli tutaj to chcę przedstawić sobie, nie ma problemu, jestem w stanie przejść do konfiguracji tutaj pól, których może być mnóstwo, czyli tutaj mamy możliwość, żeby ich było bardzo dużo, ja tylko wybrane pozostawiłem i prezentuję i teraz w szybki sposób mogę przenieść to do sumowania i bez problemu
na takim poziomie ogólnym bardzo szybko jestem w stanie sobie to sumować na zasadzie, że widzę, aha, takich, które są rozliczone, to jest za ponad 1700 zł, tu mamy zaakceptowanych 700, 2000, 2,5 i ponad 2,5 tysiąca nowych jest. Oczywiście z tego poziomu możemy przechodzić sobie w większe szczegóły. To, co też jest istotne, że oczywiście tutaj ja mam to w takim uproszczonym zakresie, ale jeśli na przykład bylibyśmy osobą, która rozlicza wydatki albo analizuje te wydatki wielu użytkowników, wielu osób, które mogą mi to zgłaszać, czyli tutaj nie miałbym LK tylko, ale byłoby ich jakby tam różnych użytkowników wiele, to ja tak naprawdę w bardzo łatwy sposób jestem w stanie, oprócz tego, że widzę te dane, to na przykład zrobić sobie wykres. Czyli słupkowo przeanalizować te dane na zasadzie wyświetlenia tego według słupków. Jeśli chciałbym, to mogę to zrobić pogrupowane po użytkownikach, nie wiem, po jakichś projektach, w ramach których zostało to zadeklarowane, że będą poniesione. I zakres tego wykresu, sposób prezentacji może być również w pełni konfigurowalny, czyli my tak naprawdę bezpośrednio na takiej liście z wydatkami, przykładowej liście z wydatkami. Raz, szybko możemy pogrupować dane, dwa, możemy je sobie w sposób taki graficzny zaprezentować. Bezpośrednio z tego poziomu możemy wyłączać sobie niektóre wartości, czyli możemy jakby bardziej szczegółowo analizować wybraną cegiełkę. Tych typów, stylów wykresów jest, jakby może być więcej. Jeśli byśmy więcej tych parametrów wzięli pod uwagę, to oczywiście jesteśmy w stanie śledzić to również w kontekście jakby wielo takim płaszczyznowym, tylko i wyłącznie zakres danych, który będziemy brali pod uwagę, może mieć tutaj znaczenie dla nas. I to, co tutaj widzimy, oczywiście jesteśmy w stanie skopiować, przenieść do prezentacji, możemy z tego skorzystać w bardzo szybki sposób, ale niezależnie, jeśli ktoś mówi, nie, ja to tak czy tak wolę Excel, nie ma problemu. Mamy guzik tutaj eksportu do Excela, czyli jak ktoś jest jakby tam przyzwyczajony, że on po swojemu to zrobi lepiej i jego schemat będzie łatwiejszy, lepszy do obsługi, to tu ma guzik eksportuj do Excela. Taki zestaw tych danych, nie ma problemu, on z automatu nam się zrzuci do Excela. Co prawda mi to się zrzuciło, Państwo tego nie widzicie, ale już pokazuję. Tak, czyli mamy tu Excel, który tak naprawdę z automatu powstał nam jako wynik tego, co wyfiltrowaliśmy sobie wcześniej. Wracając do samego dokumentu, czyli to, co bym chciał teraz Państwu jeszcze podkreślić, to, że jak mamy taki dokument rozliczony już, prawda? Tak, tu widzimy, że on już ma tam swój status, który osiągnął. W historii widzimy, jakby kto był zaangażowany i kiedy w jego akceptację, w jego procesowanie. A jak teraz sobie wybierzemy taki nowo utworzony dokument, który jeszcze nie ma, jakby nie podlegał jakby takiemu procesowi akceptacji, czyli tu widzimy, że jest pierwszy z możliwych jakby statusów, który może ten dokument osiągnąć, to jest, że jako wniosek o wydatek został on zaakceptowany. I w ramach jakby tej konfiguracji mogę pokazać, że ja mam OK, tylko jeden rodzaj wydatków możliwych do rozliczania, ale w ramach tego jednego rodzaju wydatków, który przygotowałem, wygląda to w ten sposób, że jesteśmy w stanie sobie wyświetlić, jaki będzie przebieg tego mojego wniosku. Czyli w ramach tej konfiguracji, którą dzisiaj Państwu prezentuję, ja przygotowałem to w ten sposób, że mamy możliwość jakby utworzenia. Jak jest utworzony, to on ma status nowy. Wtedy tak naprawdę możemy poinformować kogoś, że został jakby utworzony, więc on może zaakceptować. Jak zaakceptuje, to będzie oczekiwał na rozliczenie. Jak go rozliczymy, to będzie oczekiwał na potwierdzenie. Czyli tu widać jest prosty schemat, który przygotowałem, żeby Państwu zaprezentować, jak może taki wniosek o rozliczenie tych wydatków, które ponieśliśmy, wyglądać. I w ramach jakby tego procesu możemy sobie powiedzieć, że mamy odpowiednie uprawnienia, więc ten przebieg jest z automatu jakby pilnowany przez system, bo na każdym z tych etapów możemy sobie, jeśli mamy na etapie akceptacji, to oczywiście jak sobie przejdziemy do wyświetlenia, to widzimy, że na zielono wyświetla się, że jesteśmy w tym miejscu i te kolejne kroki to są te, które tutaj widzimy jako dalsze działanie.
Wracając jeszcze do tego obszaru związanego z mobilnością, czyli i tym, co mamy tak naprawdę, możemy udostępnić użytkownikowi, to jeśli wrócę sobie teraz do urządzenia mobilnego, no wycofam się tutaj z tego procesu rozliczania, nie będę tego tworzył, to co chciałem jeszcze wspomnieć i podkreślić, to, że na tym telefonie, tak jak tu Państwo widzicie zresztą, ja oprócz tego, że mamy rozliczenie wydatków, które tam jest przydostatnie, to oczywiście również mam możliwość udostępnienia innych funkcji, które w ramach workflow również obsługuję. Po to, żeby tak naprawdę jak najłatwiej i jak najwięcej tych informacji, które są dla mnie istotne i chcę, żeby szybko były pozyskiwane, były zaraportowane, żeby były wprowadzone. Jednym z przykładów może być na przykład to, że ja jako pracownik podlegam cyklicznie szkoleniom. I w ramach takich szkoleń, będąc pracownikiem z Warszawy na przykład, wiem, że mam tak naprawdę 2 szkolenia do wykonania. Żadnego z nich nie wykonałem. I jedno z nich to jest na przykład pozycja siedząca, czyli mogę sobie zapoznać się z instrukcją, jak powinienem siedzieć na stanowisku pracy. Niestety ja myślę, że nie stosuję się do tego, ale jakby taką instrukcję mogę otrzymać w telefonie, mogę z nią się zapoznać i na koniec, jakby kończąc taki, mogę odpowiedzieć na serię pytań, które potwierdzą, czy faktycznie poprawnie ze zrozumieniem zapoznałem się z tym szkoleniem, które zostało do mnie wysłane. Tu widzę, już bez wchodzenia w szczegóły, nie chcę jakby tego zbyt mocno rozwijać, to było na przykład przedmiotem innych webinarów, ale mogę o nim wspomnieć tutaj w trakcie jakby dzisiejszego, że właśnie w dniu dzisiejszym tak odbyłem sobie tego typu szkolenie. Mamy potwierdzenie tego, do osoby odpowiedzialnej też może ta informacja trafić. Pokazuję to po to, żeby jakby zaakcentować, że to, co my widzimy zarówno na telefonie, jak i widzimy bezpośrednio w przeglądarkowej wersji, to jest w 100% uzależnione od jakby potrzeby, którą klient zgłasza. W poszczególnych obszarach, patrząc się na działanie różnych organizacji, mamy szereg funkcji, które mogą jakby być zautomatyzowane, mogą być usprawnione poprzez właśnie taką elektroniczną wymianę tych wszystkich informacji i to, co może pracownik jakby realizować, jest w 100% uzależnione od jakby zakresu wdrożenia. Kończąc pracę na telefonie, chcę pokazać, że w bardzo łatwy i szybki sposób, na przykład stworzenie nowego wniosku, czyli tutaj miałem przykład, że rozliczam już istniejący wniosek, taki, który tam gdzieś wcześniej zarejestrowałem, a okazuje się, że tam nie wiem, jestem u klienta, uzgadniam z nim spotkanie, więc mówię, to ja chcę od razu ustalić, że mamy nowa prezentacja systemu. Na przykład ja tak wpisuję z racji jakby tutaj tematyki, którą się zajmuję. Oczywiście u Państwa może być to zupełnie co innego. No i mamy kolejny krok, to jest podaj wartość szacowaną. A powiedzmy 500 zł. A termin, który planuję, to będzie 16. Idę dalej. System z automatu zapisał. Tutaj nie mam go do rozliczenia. Dlaczego? Nadal, bo tak naprawdę nie został jeszcze zaakceptowany. Czyli ten mój wniosek, jak wrócę sobie do wersji pełnej, mam nadzieję, że się udało. Dokładnie, mamy. Nowa prezentacja systemu, czyli to, co mogłem zrobić ręcznie, będąc przy komputerze, uzupełniłem sobie bezpośrednio w trakcie jakby rozmowy z klientem, uzgadniania terminu, 3 kliknięcia i mamy tą informację zarejestrowaną. Ona może oczywiście podlegać dalszemu jakby akceptowaniu, czyli tutaj no, będę mógł ją rozliczyć dopiero jak zostanie zaakceptowana. Zaakceptuję, jak wrócę sobie do telefonu, to oczywiście ta informacja już będzie dostępna, możliwa do rozliczenia w przyszłości. Tutaj tych mechanizmów, czy kiedy to się pojawi do rozliczenia, czy jaki zakres tych informacji w ramach tego rozliczenia, czy tak jak Jędrzej powiedział, że przyjdą nam jakieś dane z KSeF, które z automatu jakby się pojawią do rozliczenia w pracownikowi i on tylko skojarzy je z poszczególnymi tymi wydatkami, które były zaplanowane, to wszystko jest kwestią do ustalenia.
Od strony takiego interaktywnego pokazywania myślę, że teraz już bym chciał jakby powoli kończyć, czyli nie będę już jakby próbował tutaj zasymulować różnych innych działań związanych z tym obszarem rozliczenia wydatków, ani jakimiś tam innymi rzeczami, ale na pewno jeszcze chciałbym jakby trochę rozszerzyć tą informację związaną z tym procesem, jakby w ogóle z tym obszarem wydatków, planowania tego, żeby to zrobić, to ja mam tutaj jeszcze takie inne trochę środowisko dostępne, w ramach którego zakładam, że chciałbym Państwu pokazać. Trochę będzie tak, że właśnie na przykład to się będzie odnosiło bardziej trochę do faktur, tak? Czyli bezpośrednio do rozliczania faktur i projektów i budżetów związanych z tym obszarem. I tu między innymi od razu widać jest, że na tej konfiguracji te dane, które widzi użytkownik, mogą albo pochodzić od ręcznego wprowadzenia faktury, albo mogą pochodzić z KSeF-a, czyli być zaimportowane z tego krajowego rejestru. Ale to, co chciałbym, na czym się chciałbym skupić, to na tym, że tak jak ja pokazywałem taki dedykowany dokument pod tytułem Wniosek o wydatki, to często to, co my jakby realizujemy w ramach projektów, to jest, że po prostu powstają u nas zamówienia, czy tam zapotrzebowania na poszczególne jakby prace, czy rzeczy, które będziemy jakby chcieli rozliczyć, i tym dokumentem, który służy do zainicjowania tego potencjalnego zobowiązania, które chcemy ponieść, może być równie dobrze takie zamówienie. Takie zamówienie również może być powiązane z budżetem, czyli tutaj mamy budżet, system może przechodzić to również ścieżkę akceptacyjną. Widzimy, że ten layout jest trochę inaczej jest jakby skonstruowany, jeśli chodzi o wygląd, ale my taki, powiedzmy, wniosek o wydatek możemy potraktować jako zapotrzebowanie albo zamówienie, które będzie podlegało odpowiedniemu procesowi akceptacji. Ono również może być powiązane z budżetem. Ten budżet możemy również na bieżąco śledzić i na przykład tutaj, stosując z kolei ten obszar jakby konfiguracji, proszę spojrzeć, że my również możemy to odnosić do różnych etapów. Czyli my możemy tak naprawdę patrzeć się na taki budżet, po pierwsze w kontekście konkretnych okresów rozliczeniowych, które nas obowiązują, czyli możemy to obierać w funkcji różnych miesięcy, a po drugie to możemy to śledzić na poziomie zarówno wykorzystanych już środków jako rozliczonych faktur, możemy zatwierdzone zamówienia, możemy zamówienia bez, czyli te zapotrzebowania bez akceptacji również sobie od razu bilansować. Więc my tak naprawdę, weryfikując, odnosząc to do budżetu, możemy bardzo szczegółowo sobie rozbić te konkretne, czy to będzie na poziomie tego wniosku, czyli zamówienia tutaj tak nazwanego, czy to będziemy już odnosili do faktury, czyli momentu faktycznie, gdzie my rejestrujemy sobie dane związane z danym, jakby z daną fakturą, to proszę spojrzeć w tym momencie, jeśli mamy taką fakturę i ją rozliczamy, to tutaj również w taki sposób możemy to odnieść, gdzie mamy ten budżet w funkcji roku, w funkcji poszczególnych kwartałów do prześledzenia. Na podstawie terminu ich podnoszenia system sam z automatu może nam to kojarzyć. Jesteśmy w stanie odnieść to zarówno do zamówienia wcześniej, czyli tego wniosku, jak również faktur, które zostały podniesione. Może być to analizowane procentowo na bieżąco przez system i prezentowane użytkownikom. Tylko i wyłącznie kwestie jakby uzgodnienia, jak szczegółowo, w jaki sposób chcemy tym procesem jakby rozliczania tych kosztów w odniesieniu do budżetu zarządzać, będzie jakby miało wpływ na to, czy rozwiniemy tutaj tych funkcji więcej, czy będziemy odnosić się do budżetów, które będą podzielone na linie, bo oczywiście ja tutaj teraz pokazuję tylko to w kontekście już dokumentu, który ma na celu jakby rozliczenie. Ale oczywiście zanim to się pojawi, to my w ramach systemu tworzymy sobie, u nas to się nazywa projekt, ale tak naprawdę w ramach jakby, czyli jakiegoś dokumentu, który ma obsługiwać jakby nam wartościowo ponoszone koszty, tu możemy podzielić sobie taki projekt, taki budżet roczny, działowy, który mamy na kilka różnych pozycji, czyli mamy możliwość stworzenia sobie jakby w
różnych pozycji. Ja tutaj, żeby zaprezentować, jak szybko można to robić, mogę pokazać, że po prostu tworzenie takich pozycji w ramach takiego budżetu to może po prostu być dodanie wielu wierszy albo zaimportowanie tego z szablonu i uzupełnienie tych informacji. A w drugim kroku, jak najbardziej, no oczywiście możemy to edytować, tak? Czyli możemy przejść do edycji, dopisać te informacje, możemy to edytować bezpośrednio na liście, żeby było mi jak najłatwiej. Staraliśmy się w tym obszarze zasymulować trochę działanie Excela, prawda? Czyli my mówimy w ten sposób, z racji tego, że często my musimy jakby odzwierciedlić to, co robimy w Excelu w tym obszarze, to albo zaimportujmy to z już istniejącego systemu, albo dajmy narzędzie, które bardzo łatwo i bardzo szybko będziemy mogli wprowadzić, nie zmieniając faktu, że to wszystko będzie się gdzieś nam agregowało. Czyli my tak naprawdę tu wpisując dane, mamy gwarancję, że jeśli możemy je wpisać bez słownika, to znaczy, że ktoś na to się zgodził. I możemy na przykład taki budżet raz stworzony, okej, ja go zapiszę, ale na przykład jeśli my wiemy, że go powielamy na kolejny, będziemy powielali do kolejnego działu, to ja mogę to go zapisać do szablonu i później z niego skorzystać, tworząc kolejną wersję, wysyłając kolejnej osobie. Tu jest na razie na zasadzie linii. A drugą perspektywą, którą możemy stworzyć, to jest oczywiście kwestia rozbicia tego na poziomie poszczególnych miesięcy, czyli rozbicia tego na okresy. I w ramach takiego rozbicia na poszczególne okresy już bardziej szczegółowo możemy sobie te kwoty, które wcześniej zadeklarowaliśmy jako wartości, rozbudować i zaktualizować. Oczywiście bezpośrednio z takiego poziomu jesteśmy w stanie prześledzić sobie, czy mamy jakieś faktury związane z tym budżetem. Tu widzimy, że mamy dwie faktury i jedno zamówienie, czyli osoby, które będą rozliczały te poszczególne koszty, które poniosą już w trakcie jakby realizacji budżetu, nie ma problemu, bardzo szybko jesteśmy w stanie również z tej perspektywy podejrzeć, prześledzić sobie, czy zostało to zaakceptowane, czy jest zatwierdzone, kiedy to powstało, jakie są te wartości. Te informacje również mamy możliwość bardzo łatwo zweryfikować, w zależności od tego, czy bardziej czy mniej szczegółowo sobie ten moduł, tą funkcjonalność obsłużymy jako informację. Jeśli nie chciałbym się poruszać po poszczególnych budżetach, mogę mieć wizualizację tego w formie linii, czyli wszystkich pozycji budżetowych. Plusem na przykład takiego podejścia jest to, że od razu na tym poziomie możemy wizualnie wskazywać, w których miejscach mamy przekroczenia, jeśli możemy sobie jakieś progi wartościowe też ustalić, żeby na przykład nas na żółto, na pomarańczowo informował system, że już zbliżamy się do przekroczenia i te przekroczenia mogą być identyfikowane i prezentowane nie tylko już po fakcie zaksięgowania czy tam rozliczenia faktury, ale również na etapie czy składania wniosku, czy składania zamówienia, czyli tak naprawdę zaciągania zobowiązań, które ewentualnie byśmy chcieli później zweryfikować i odnieść do naszego budżetu. Z punktu widzenia takiej prezentacji, to ja myślę, że powoli będziemy zbliżali się ku końcowi, żeby tutaj Państwu nie zanudzić zbyt mocno, bo oczywiście tematykę można by było jeszcze drążyć. Z tych rzeczy najważniejszych, najistotniejszych myślę, że udało mi się częściowo przynajmniej przekazać. To, co chcę jeszcze podkreślić, to na pewno ja z tego, co wiem, to w jakichś tam kolejnych tygodniach jest zaplanowane coś, są zaplanowane również spotkania związane w ogóle z tworzeniem budżetów, tak? Czyli na pewno mamy również jakby przewidziane, żeby ten proces związany z definicją poszczególnych pozycji, linii, określania budżetów, później ich akceptacji, wersjonowania, to jest coś, co na pewno to gdzieś tam w tych kalendarzu powinno się chyba pojawić, albo już jest zaplanowane, więc na pewno, jeśli tylko ktoś by chciał wejść w większe szczegóły, nie tylko od strony takich wydatków, tylko właśnie fakturowej, zakupowej, to śmiało będzie szansa na takie również ujęcie. Tak, jest zaplanowane, mamy już poplanowane. Na stronie jeszcze nie wszystko jest, natomiast jeśli chodzi o planowanie budżetów, to akurat jest. Jak sobie tutaj przypomnę, 25 kwietnia
Notabene płynnie przeszliśmy do właśnie kwestii związanych z kolejnymi webinarami i kolejnymi planami. Czy ja, Łukasz, mogę już przejąć, tak, pulpit, że tak powiem? Oczywiście. Dobrze, no to tym samym za dzisiaj dziękujemy Państwu za uwagę. Tobie, Łukasz, za prezentację. Na końcu, że tak powiem, przywaliłeś już takimi szczegółami i taką ilością właśnie możliwości, że dla tych, którzy gdzieś tam może w trakcie pomyśleli, że jest tak prosto i się nie da życia skomplikować, to da się, tak? To znaczy, taki miałem cel. Tak, tylu mamy klientów korporacyjnych, którzy tak mają skomplikowane te procesy, że zdecydowanie, proszę się nie obawiać, można. Ale z drugiej strony myślę, że to jest też bardzo ważne, to co Łukasz pokazał, że można też ten proces łatwo i szybko wdrożyć, tak? Bo mamy zarówno klientów tych, którzy mają te procesy prostsze i mniej skomplikowane i to można wtedy łatwo, szybko i przyjemnie zrobić, a z drugiej strony też obsługujemy korporacje, które znowuż mają bardzo, bardzo duże wymagania. Tak? Ale Jędrzej, a ja tylko dodam jeszcze jedną rzecz, że tak naprawdę też czasami warto się tak jakby wewnętrznie zastanowić, czy pierwszy krok nie warto jest zrobić, okej, to wdrożmy coś takiego podstawowego. Wiemy, że tak. U nas tak naprawdę proces to tam powinien być w ujęciu różnych tam wariantów, typu tu przekroczenie, tu nie, tu wartość przekracza, nie przekracza i kolejne szczeble. I to wszystko oczywiście fajnie od razu zrobić być może, ale z drugiej strony to wtedy wymaga bardzo dużego zaangażowania wielu osób i na koniec wychodzi, że ten mail to był najszybszy, najłatwiejszy, bo go łatwo można było przekazać i tak dalej i tam napisać na Teamsach czy gdzieś tą informację, że tam coś jest, więc my mówimy tak, to najpierw spróbujmy zastanowić się, że które dane trafiają na koniec do Excela i tam są analizowane, więc zróbmy coś, co pozwoli rozproszyć rejestrowanie tych danych właśnie czy na telefonie i może nie uwzględniając wszystkich tych wewnętrznych procedur i wymagań, ale zacząć to raportować w taki sposób, że później łatwo to zintegrować z ERP-em, wymienić wewnętrznie, a ten proces rozszerzania tych różnych workflowów, dodawania tych warunków, kryteriów, szczebli, można jakby ułożyć sobie w szczeblach, jakby, znaczy w kolejnych etapach. Można to traktować jako pilotowe wdrożenie w podstawowym zakresie i kolejne kroki dokładać, czy to typy dokumentów, czy rodzaje jakby akceptacji. Tych wariantów może być mnóstwo. To, co też jest ważne, to czego nie pokazywałem, bo tu już nie ma sensu zbyt wiele, to że można te wersjonowanie wprowadzać dla tych poszczególnych dokumentów. Czyli my możemy mieć kilka wersji takiego workflow, obowiązujące w pewnym momencie, przechodzące do kolejnego etapu, do kolejnego i to wszystko powoduje, że możemy zacząć od czegoś mniejszego i kontynuować to jako rozwiązania rozwijane na kolejne, na szersze jakby działanie. Znaczy, prawdę powiedziawszy, to wydaje mi się, że to, co powiedziałeś, jest kluczowe, bo to, co bardzo często się klientom wydaje, to jest to, że właśnie najpierw trzeba przeprowadzić skomplikowaną analizę, która trwa w nieskończoność długo, potem zaimplementować wszystkie te nasze potrzeby i funkcjonalności, które zaadresowaliśmy, żeby to było możliwe, żeby funkcjonowało. I rzeczywiście te 20, 15, a może i 10 lat temu, no generalnie w przeszłości takie stosowały się metodologie wdrożeniowe ze względu na to, że języki programowania były takie, a nie inne i to dłużej trwało. Tak? To jest to, co ty mówisz, to jest mega kluczowe, bo nie wszyscy też do końca sobie zdają z tego sprawę, że bazując na tych narzędziach, tak, na tych językach programowania, w których jest ta platforma zbudowana, to jedną z największych jej sił jest to właśnie, co powiedziałeś, czyli że coś robimy teraz, nazwijmy to na chybcika brzydko, tak, na szybko, ale dzięki temu mamy na przykład wszystkie skany, tak? I już nam te skany nie giną, kurczę. I przyzwyczajamy ludzi, przyzwyczajamy kogoś do działania. No tak, ale najważniejsze w tym, co powiedziałeś, to jest to, że mam wersjonowanie, tak? Czyli mogę sobie w trakcie zrobić środowisko testowe, na tym środowisku testowym pododawać na przykład kolejne tam jakieś kodyfikacje, na przykład typ wydatku i tak dalej. I potem na koniec dnia w środę, jak sobie popatrzymy, że okej, to jest fajnie, no to robimy aktualizację wersji i to już jest, tak? Nie tracąc historii, nie tracąc tych skanów, dochodzi nam pole, które po prostu uruchamiamy.
Tak, często, Jędrzej, a często jest tak, że wtedy takie rozbudowa nawet nie wymaga wewnątrz organizacji jakiegoś specjalnego szkolenia, bo my tak naprawdę mówimy tak, jest to wymuszane przez system, więc jak wprowadzimy, to człowiekowi się po prostu pojawia jako kolejna wymagana informacja, którą musi uzupełnić i mamy jakby bezboleśnie, zaczynamy budować tą bazę dużo szerszą, dużo bardziej jakby możliwą do późniejszej, głębszej analizy i to wprowadzanie, okej, wymaga działania, ale ono nie wymaga takiego wielkiej rewolucji i jakby komunikowania tych potężnych zmian, które nie jest to rewolucja, tylko to jest ewolucyjne wprowadzanie, tak jakby tych rzeczy, na których nam może zależeć. No tak, no ja też zgadzam się tutaj, rzeczywiście takie wdrożenie, które jest krokowe od prostych rzeczy do bardziej skomplikowanych, uważam, że jest bardzo korzystne i daje szybkie efekty. Więc zdecydowanie też do tego popieram w pełnej rozciągłości. Tak, niekoniecznie chodzi o to, żeby państwa jak gdyby koniecznie zachęcić, że to jest jedyna właściwa droga, ale z naszego doświadczenia rzeczywiście w systemach robimy już tam sporo lat, żeby nie mówić ile, bo się okaże, że starzy jesteśmy, no to rzeczywiście to jest metoda, która po prostu się sprawdza, bo w bardzo szybkim tempie mamy coś, a potem sobie możemy to szybko dopracować, a dzięki temu, że to są takie, a nie inne narzędzia, to rzeczywiście to jest szybko. To nie jest tak, jak w wielu innych systemach, które są pisane 20-30 lat temu, że na zmianę programistyczną gdzieś tam czekamy tygodniami, tak? I to jest, myślę, jakieś clue dzisiejszego spotkania. Dobrze, to ja tytułem zakończenia tylko zachęcam Państwa i zapraszam do śledzenia naszych właśnie mediów społecznościowych. Tak jak wspominałem, jesteśmy obecni na Facebooku, jesteśmy obecni na YouTubie, oczywiście też naszą stronę internetową, bo tam się pojawiają się nasze najnowsze webinary, tak, i terminy. Łukasz, jakbyś zdjął na chwileczkę, bo ty masz chyba jeszcze udostępnienie ekranu, to ja bym na sekundę dosłownie... Dobra. Tak. Tytułem już zatrzymałem udostępnienie. Jest. I tytułem całkowicie, że tak powiem, już przejścia do pożegnania się z Państwem, to chciałem tylko jeszcze na sekundkę, momencik, udostępnić ekran. Okej. Okay. Jeszcze sekundkę tutaj. O. Dobra. I teraz dosłownie już na zakończenie chciałem tylko Państwu pokazać, tak, że właśnie mamy naszą stronę internetową. Tu Państwo w lewym górnym rogu widzicie adres hba.hogard.pl/szkolenia. Tu są nasze webinary. To, co Łukasz wspominał, tak, to nadchodzący 16-25 kwietnia zarządzanie procesem wyboru oferenta i proces przygotowania planów budżetowych. Zachęcam do śledzenia, dlatego że za chwileczkę ta strona, dosłownie dzisiaj, jutro będzie aktualizowana, bo będą też kolejne webinary z technologią Microsoft, jak również z serii Prawo Podatki IT. No ale też chciałem przypomnieć, że tutaj są publikowane wszystkie nasze historyczne webinary, więc tu znajdą Państwo te treści, wszystkie historyczne i na bieżąco uzupełniane. Natomiast również na Facebooku informujemy, więc też tutaj chciałem tylko przypomnieć, łatwo znaleźć facebook.com/hogard.spółka.z/o. Łatwo też w wyszukiwarce wpisać Hogard, więc to łatwo jest odnaleźć. A tu na bieżąco też informujemy, jakie są nadchodzące wydarzenia. Tu też informujemy Państwa o najnowszych naszych produkcjach w zakresie tutoriali czy takich krótkich form informacyjnych, tak? Jakie są na przykład nowe moduły, jakie są nowe funkcjonalności w poszczególnych naszych systemach, więc dużo tutaj takich treści Państwo znajdziecie. No i ostatnia rzecz to jest właśnie ten kanał YouTube'owy. Tutaj też zachęcam, dlatego że tutaj aktualizujemy na podstawie webinarów, które były, tak, na przykład zarządzanie zleceniami pracy, Państwo widzą historyczny webinar, czy raportowanie CIT, które mieliśmy z DZP, czy właśnie chociażby wprowadzenie do programu SMOPL dla branży farmaceutycznej, więc tu w aktualnościach mamy te informacje.
Potem mamy taką sekcję, gdzie dzielimy to na poszczególnych naszych partnerów, czy na webinary tematyczne, czy tutoriale do programów, więc można tutaj sobie spokojnie poprzeglądać te treści i odnaleźć te interesujące. Są też tak zwane te shorty, to bardziej na komórce się fajnie prezentuje, ale o tyle to jest też fajne, że to są bardzo krótkie takie filmiki, gdzie dosłownie w kilku minutach można się zapoznać z jakimiś funkcjonalnościami poszczególnych programów. Zresztą odnośnie platformy Workflow tutaj też taki filmik, jesteśmy w trakcie produkcji, więc on też się tutaj znajdzie, żeby komuś, kto jest niezapoznany z tematyką, mógł sobie szybciutko zerknąć i mniej więcej się zorientować, czy to jest to, co go interesuje, czy może to jest zupełnie obszar, który nie jest w zakresie jego zainteresowania. Także zachęcam też tutaj do tych YouTube'ów. To, co ważne, to to, że jeżeli wejdziemy sobie w jakiś film, po pierwsze to, jeżeli mamy takie webinary tematyczne, tak, na przykład nas interesuje właśnie jakiś temat podatku u źródła czy ewidencji akcyzowych, to łatwo to możemy odnaleźć, a jak już wejdziemy sobie w całą serię, to możemy sobie zobaczyć całą serię filmów na dany temat. No i jeszcze jedna rzecz, która jest istotna, to to, że jak już wejdziemy w jakiś konkretny materiał, to ten materiał też jest podzielony na sekcje, tak? Jak ja sobie tutaj uruchomię ten materiał, to jak zejdziemy sobie tutaj w dół, to tutaj jak sobie rozwiniemy, no niestety trzeba jakby się trochę zapoznać, tak, z metodologią pokazywania czy zamieszczania tej treści na YouTube, to proszę zobaczyć, to jest agenda, tak? Jeżeli sobie klikniemy na przykład na prezentację oprogramowania, to wtedy nas system przeniesie do określonej części, tak? Więc to też upraszcza i ułatwia przeglądanie materiału, tak? No to tyle chciałem Państwu tutaj tytułem zakończenia dosłownie jeszcze pokazać. Zachęcamy też do wypełnienia ankiety na koniec. No i zapraszamy na kolejne webinary. Za dzisiejszy dzień bardzo dziękuję. Dziękuję Łukasz za prezentację i zapraszamy Państwa na kolejne. Do usłyszenia, do widzenia. Do widzenia, do usłyszenia. Pozdrawiam. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję.